jest twoje, tylko dni. Aerodroma my ubierzymy, nas nie da koniak, dalsze od nich, dalsze od doma. Mieć prawodnika, zdrać nasze cienie, za oblaka, za oblakami. Nas nie nagot, nas nie zmieniać, im nie dostać. Dokładnie. Już nie tym, ale na małego też przyjdzie pora jeszcze. A jak? Mały jeszcze będzie pokazany na YouTubie. Będzie. No jest zaczepiony, także no boją. Dobra. Siemaneczko, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj taki troszeczkę luźniejszy vlog. Jak pewnie poznajecie maszynki oraz tego pana, co był na początku filmiku. Jesteśmy u Macieja dzisiaj, przyjechałem sobie do Macieja, bo tak jak pewnie wiecie, mam bardzo blisko do niego, zaledwie parę kilometrów. No i jeżeli śledzicie jego kanał, bardzo serdecznie oczywiście zapraszam, kanał Maćko Gospodarz. Jeżeli śledzicie jego kanał, wiecie, że ostatnio też wywoził właśnie obornik, był filmik z akcji wywożenia obornika z kurnika. I dzisiaj po raz kolejny jest taka akcja. I przyjechałem sobie do Macieja ponagrywać parę ujęć, jak i dla niego, na kanał, tak i do siebie. Stwierdziłem, że też nagram coś krótkiego. No a przede wszystkim nagrywam ujęcia dla Macieja, żeby też miał co wrzucić do siebie na kanał, bo wiadomo, że jak się jeździ ciągnikiem, no to niestety, ale nie ma możliwości, żeby sobie ujęcia na kanał połapać. Nie wiem, ile dokładnie tych transportów będzie, dlatego się śpieszę, żeby jakieś fajne ujęcia dla was tutaj ponagrywać z tej akcji. I dojeżdżamy właśnie na pole teraz. Przed chwilą byliśmy na kurniku, załadowaliśmy sobie pierwsze dwie przyczepy. Bardzo fajna akcja, ale szybka, bo są trzy zestawy, także chłopaki będą moment mieli to wszystko wywiezione z tego kurnika. Macieju! Miękko! Miękko? 4,5 ta pierwsza, a ta druga ile ma? A ta 4.
Ale na dwa, a tam ma 2-3. To moment macie zrobione. No o to chodzi, nie? Nie, udługi czas! No, udaje. Jezus! Kurwa, ja sobie w tym łóżku będzie taki cienki. Co macie? Musiałeś poczekać na skrzyżowaniu. Jo, a po co się tam gnieździ? Macieju, przynajmniej fuchę masz, co? Jo. Robota jest, zanim w polu ruszy, to Maciej sobie przynajmniej trochę obornika powywozi. A jak? O to chodzi, nie? Ty, można powiedzieć pierwsze docieranie zetora, jakby nie było, nie? No to jest trzecie. No, znaczy no... Nie no, jakby nie było, on jest... Ale tu on sobie odpoczywa z tymi dwiema przyczepami, wiesz, no, jak pójdzie w orkę czy coś, tak, nie? Ale ogólnie już 150 litrów ratu ma wypalone. No. Także on cały czas jeździ. Ja bym miał ze 200 wypalone. Co mówisz? 60 ja bym miał ze 200 litrów wypalone. No. Ale ty do 60 też dwie przyczepy zaczepiałeś, czy nie? No. Te same? No. Ja pierdzielę. Nie, te same nie, z tyłu była mniejsza. Ta, którą ty widziałeś ostatnio. No. To mam wywierzone już trochę, co? A wy ostatnio na tym filmie, co ty miałeś wrzucone, to wywoziliście z tego kurnika obok, czy co? Tam dalej, ostatnio. No ja tak dosyć festę wali, nie? Ten ma, kurde, ładuje w góry. Jo. Maciej, dawaj plandekę. Trzeba zaciągnąć. Ja z tym daleko nie jadę. Jo. Łopaty nie zabieram, nie? Ostatnio, kurde, na drugiej przyczepie zostawiłem, została z gnoja. Gdzie? Łopata na przyczepie? A co, pewnie ludzie ci pisali w komentarzach, czy co? Nie! Sam zostawiłem, wiesz, i oni zapomniałem, bo ja chciałem, wiesz, na drogę w razie co, żeby zgarnąć, czy coś, no. No i mi się to... Aha, i tak jak rzuciłeś na łopatę, tak gnój zaczął został załadowany i tak łopata została na przyczepie. Tak, i łopata została. Ale przy wysypywaniu się kapnąłeś, czy nie? Nie, ja dopiero się kapnąłem łopacie, jak już drugi kurs tu przyjechałem. Kurna, gdzie łopata, ty?
Ten lubi, co? Co, paliwo? I nam uroczy. Jej, tu jest pusto. Ładnie ma pozgarniane, co? Masz tu jeszcze jakieś widły, nie masz? Widły gnojne. No. A dwa, zobacz, tu jest kurnik ogólnie suchy. Jo. To też dużo daje, nie? Ta jedna strona, nie? A tam jeszcze nie ma zebrane, nie? No, to jest wszystko zamiatane jeszcze, nie? No? 26 arów. Powiedz mi, ten kurnik. Co ty gadasz? Co mówisz? Nie, blokowało ten. Obornik przed kołem był. Uważaj, bo to... Trochę porządku też musi być. Ja, ale to i tak będzie na końcu, więc to będzie lżej zebrać. Zobacz, jak to światło się do przodu, że kurde, te skorupy, człowiek kurwa musiał się znowu spotkać. I one? Bo tak by się nieraz widzieli przypadkowo, ale tu... Ale wiesz, każdy swoje, nie? No bo... No czas kurwa. Jo, to jest prawda. A widzisz, tak przynajmniej teraz może częściej będziemy się widzieć. Jo, częściej będziemy kurwa zaczynać piwo.
To już wiesz, to już swoją drogą, nie? Piwo jest piwem, ale robotę zrobić trzeba. Jeszcze trzeba bolka tu ścignąć, kurwa. Tak jest. Ciekawe, czy będzie pamiętać, jak się 60 odpala. Jo! Wtedy to nie jak znam, kurwa. Ja po 3 peka z taktyką, tak kręcił, kręcił. A ty masz gdzie? Pod spodem, czy to? W 60. Nie, u góry mam. A u góry masz teraz. Jakby odjechał dalej, to chyba z drugiej strony poszedł. No, teraz nawet chyba pełno nie będziesz miał. Specjalnie uciekłem, nie? 3 kursy full zrobiłem, gdzie ja jadę, bo mi się do domu śpieszy, tyle oni tu już szybko. Ale teraz widzisz, znowu na mnie to przypomnę. Raz lżej, raz ciężej, jak to mówią, nie? No zawsze tak jest. Tak, dokładnie, no. Nie zawsze można być lekko, nie?